Regionalsy w Gdańsku już się skończyły. Wygrał Alberto Conti ze swoim Regi Drago, którego ja osobiście nie lubię i nie będzie z niego deck profilu, ale przyjrzymy się deckowi, który oczywiście jest dość o tyle specyficzny, że jakby się zobaczy w statystyki i to bardzo porządnie, to w day one jeszcze było 6%, a w day two nagle podwyższono do 14%, przebijając Raging Bolta. Mowa tu oczywiście o Terapa Gosie, a Gosie EX, no oczywiście wersji z duchami, ale my się tu przyjrzymy drugiemu miejscowi, czyli Tordowi Reklawowi, ponownie. No to bardziej, że Tord ma bardzo fajne te buildy. No a tu jest oczywiście jego Terapagos, który oczywiście jest taką mieszanką między setupingiem a takim agro. Można powiedzieć, że tutaj mamy tutaj system pomieszany między agrodekiem, a właśnie takim bardziej defensywnym, bo mamy oczywiście bufalanty z tablitką Cruelly War. Wypada na to, że jak są dwa takie bufalanty, no to Pokémony Corolles Basic, w tym przypadku Terapagos, ewentualnie Ursaluna, dostają o 60 damage'a mniej z ataku. Do tego do rozłożenia mamy takie rzeczy jak oczywiście Fanrotom w pierwszej turze, który pozwala na poszukanie Pokémonów do 100 HP, oczywiście tych Corolles, czyli możemy oczywiście BJ'a, Huhuta, Noctola poszukać. Co ciekawe, warto zaznaczyć, że Reklew dodał drugą parę BJ'a i Pidgeota, więc tutaj mamy takie zabezpieczenie, no jakby się jeden sprajzował. No oczywiście Heavy Ball też jest grany, no tutaj klasyczek Feather Ball, który pozwala na wyszukanie Pokemona bez retreatu, a Pidgeot EX jest Pokemonem bez retreatu, więc możemy go setu wyszukać i Candy, no i to za pomocą oczywiście wspomnianych suwek. Oczywiście warunkiem użycia Jewel Seekera jest oczywiście użycie Tera Pokemona, w tym przypadku Terapagosa. I on musi być niezależnie od tego. No, oczywiście mamy jeszcze Rene Zero Understeps, która poszerza ławkę do 8 Pokémonów. Fez do dobierania kart. No i Ursaluna na takim finiszu. No i do tego jeszcze Dusknoir. Tutaj sztuk 1, ale tu się pojawia też Night Stretcher, żeby można wyjąć Dusknoira z powrotem i użyć ponownie Candy. No, oczywiście możemy też użyć Tortona, który pozwala nam właśnie na to, by podmienić z innego basica na innego basica, wiecie, basica z discardu na tego z ławki, wiecie, z tego z ławki na innego, no, wiecie o co chodzi. Tu mamy jeszcze dwa ściągacze w postaci Penny, gdzie możemy ściągnąć Terapagosa, czyli basicowego Pokemona wraz z Double Turbo Energią i ona jest głównym narzędziem do ładowania. No i turę do ściągania na przykład Noctowla, żeby potem użyć kolejnego Noctowla, takiego kombosa. No i oczywiście Briar, by zabrać dodatkowego prize'a i to w przypadku, kiedy przeciwnik ma dokładnie dwa. No i ice packiem jest oczywiście klasyczek nad klasykami, czyli Prime Catcher. Do tego odkurzacz, no i palpat do recyklingu poszczególnych supporterów, bo możecie też zauważyć, że większość jest po jednym poza Iono. No i oczywiście 4 ultrabole do wyszukiwania. No i bady bady pofin w sztukach 3. No i ja już to grałem oczywiście na żywo i on mi się tu bardzo rozkręca. No w grze trochę gorzej, ale wiecie, w grze to lubią no niestety trochę ciulać. Ale zobaczymy, jak to zadziała. No dobra, lecimy. No niestety w grze komputerowej może mi, nie wiem, zapłatać figle i pustodobił. A dobra, dam ci najgorszą rękę, jak się da. Aha, Tails. Bo ja chcę iść pierwszy, bo to jest ważne. Tak to będzie dupa. No dobra, czekam. Jakiś meczapyk. No, kto idzie pierwszy? Halo? Halo? Aha, no super, no. I czuję, że ja pójdę pierwszy. Okej. Jest
Jedno wielkie XD. A nie, Mulligan? Jest szansa? Do, ja Lugia. Oh no! Lugia! No, będziemy musieli zdyskardować Torktona i Briar, żeby ją później wtasować. Fajna ręka, no nie, no. Żyć, nie umierać. No lubię, tu lubię być pierwszy. Jezus. Bykka musimy jeszcze mieć. Ja pier... A, dobra. Czy dobranie kolejnej karty da mi... cokolwiek? Please. No to się... Tu jest zagwozdka, bo potrzebuję tego byka. Wait. Dobra. No już idzie pies. Dobra. Nie można czekać na finiszowanie setupu. Okej, okay, wezmę jedną i... No dobra, przynajmniej jest co dyskardować. O, też przeciwnik ma super start. Zluminęło na zacząć. Let me guess. O, pas. Okej, okay. O, jest PG. Top deck. No dobra, zrobimy sobie Ultra Bola z Briar, bo jest ona jak na razie na tym etapie niepotrzebna i ja potrzebuję po prostu... No, mojego żółwika. Ile mamy żółwi? No, wszystkie trzy są. Dobra, się zgadza. No i od razu odpalamy wiatrak. Bum, bum, bum. Aha. Bum. No i pas. Muszę się jeszcze pozbyć tego wiatraczka, tak swoją drogą. No nie, Jacek Placek. No nie, Ultra Ball z dwóch Archopsów. Not good. Chyba, że ja... No, mi zrobi Ionu, no to będzie grubo. Zaś pas? No cóż, kto by się spodziewał, że to będzie aż tak łatwa gra. Tak, ja chcę tak... cukiereczek? Chyba chcę... Chyba kurwaturo. Widzę peny... Nie, peny jest. Dobra, Kenny. Kurwa, tu rosa muszę zrobić. No niestety... Ostat trudny do opanowania. Ale musi być stadion, dobra. No... Niestety zwalimy za 130, brakuje mi damage'a. No niestety... Są takie ustawienia, które... Dobra, masz już tą Lugię, stary? O, jest Lugia. No szkoda, że tak późno. Jest Lugia, super, zajebiście. No jest Lugia. O, w sumie nawet nie muszę się jakoś męczyć, wystarczy, że ja po prostu... rozłożę ławeczkę jak ta lala i gotowe, right? Prawda? O, Boss Order. O no nie, byczek wchodzi. Uff. Nie, no kurwa, no byk mi. No, jest jeden archup, zajebiście. Będziemy mieli chyba Nezbyl poduszka? Czy drogi Terapagos? No, chyba
Skibili łapapa. Aha. No, gdzie kurwa peny, tak? Ale my chcemy tak zmaksymalizować te efekty, więc ja pierdolę, dajcie mi już w końcu. Musi być jeszcze ten drugi Terapagos, Jezus Maria! No a ma 160, wyżej później to zbije duszkami. No dobra, jest jedna Lugia. A, no i druga Lugia, tak awaryjnie. A Mega Zagoza. No chyba ty nie będziesz potrzebny w ogóle. Znaczy zrobimy sobie Quick Search po kurde Iono, bo ta ręka mnie nie cieszy w ogóle. No w końcu pragnione dwa Archopsy. Yes! Jest jeszcze Minchino. Boli mnie to spalanie. A, nieudane. No właśnie, czasami jest to trudne rozłożenie, a tak jak wspomniałem wcześniej, gra lubi no naprawdę troszeczkę mi napsuć krwi. I to macie dosłownie żywy przykład na to, że to lubi psuć mi krew. Jakieś top deck Iono czy inny research, to się popłacze. No tak, widzę, że jest ta Legacy Energia. To oznacza, że no niestety... Not good, jak to się mówi. Żeby się spalić dużo rzeczy. Niecek placek, ale ja bym rozwalę to Iono. Sobie też trzeba wywalić, dobra, ten test dive. No tak, chyba mi pozbędzie się jakichkolwiek ułatwień, right? A nie zostawił mi? No dobra, no to... Zobaczę co w prajzach. Huchut. Przyda się na później. Ja mu trochę... No ja muszę sobie naprawić board state. Quick search po Iono. Torton się przyda na później, więc robimy Iono. No dobra. Drugie tyle pewnie będzie i jednego prize zbiorę. Najwyżej Ampi Very Much nie będzie. No. No i co? Super prezent. Aha, to jest... Dobra. Wyszedł? Nie wyszł. No widać. No i co teraz? Zdemontowałem mu Iono. Zrobię dodatkowy boarding. No i co teraz, chłopie? Wsadę ducha.
Therapeutic energia. Muszę. Quick search po. Stadion. Że przed użyciem stadionu należy. O, widzę, że. Skorzystać z mezagozy, żeby zmaksymalizować jakiekolwiek szanse. No i zmaksymalizowaliśmy w ten sposób. Ech, chyba ja mam większe szczęście. Wezmę tego chuchuta. Naczepnięcie lud. No i wstawiamy wszystko. O, no, przygotujmy też chyba tego drugiego Tarapagosa, jakby tamten miał paść. No i walimy za 220. No się udało. Odkurzaczek. O tak, jest i Minchino. A to ciekawe, od kiedy jest Lacey, kurwa, w Lugii? To jest jakiś level of desperacji? O, jest mezagoza. To tak, Sobout. No, niestety będzie trzeba się pożegnać z ochroną. No, nareszcie hec! No dobra, mamy Chinchino, dobra. No i jest nasz szynszylek, który, no właśnie, no tu z swojej dupy. No mamy trzy prizy, tak. Ech, musisz niestety pożegnać z ochroną. Mufalanty, spisaliście się, zajebiście. No mogę być ciężko też na Snorlaxy, z tego powodu, że trzeba mieć tu dosłownie cały staw pod sobą. Jest i Reversa, co ciekawe, pozwalający nam zadawać większe, konkretniejsze dość. No i kolejny Premier Turbo. A, widać, że przygotowane pod kolejny Genchino. Znaczy, plan jest prosty. Cast blastujemy Lumineona. O tak, dyskard dwóch energii boli. No jest i Ursaluna. No dobra. Znaczy, mamy aktywnego flip descripta. Wystawię sobie kolejnego Tarapagosa. Znaczy, robię flip descript. Robimy spin z meza gozy. Jeżeli mi się uda Duskul, to jestem bogiem. Jest tu Duskul? Nie, nie uda się, czyli... No ale mamy Ultra Bola. No, mamy nawet Turbo, więc wszystko. Ech, wszystko jest wyliczone. No i tutaj wykorzystam fakt, że jest tu zraniony. I. No. I tak, powinienem wcisnąć jeszcze jednego Tarapagosa i styka. Taka idealne 130. No dobra, z kim tym razem gramy? No była Lugia? Pfff. Ostatnio też jacyś dziwni nedeki tak przychodzą. A z jakiegoś odda. Akurat takie pokrętne deki, to tak się sympatycznie złożyło, że to się tnie.
Wy też tak macie czasami, że wam się deknie? Zec. Co przeciwnik wybierze? No dobra, idzie pierwszy, dobra. No to będzie ciężko. No dobra. No, może nawet i lepiej, że. Jest item lock. Item lock równa się. Mój koszmar. No niestety tutaj jest item lock, który jest. No niedobrze powiem. Item lock, czyli baneta. Muszę pomyśleć, czy jedziemy. To będzie bardzo bolesny research, bo dwa candy polecą. No jest Terapagos. No bam bam, Sofcia i... Sofcia? No i pas. No niedobrze jest, bo mamy item locka. Item lock oznacza... No niestety... Hej, to taki jasna sprawa. No... A, jest featherball, ale jeżeli uda mu się dobrać się do banety, no co będzie? No... No nie lada wyzwanie. No tak, jest szympański. Chyba nie ma banetki. Jeżeli mu się uda hec, to będzie ciężko. Módlmy się o to, żeby się nie udał. Nie! Udał mu się! A to będzie elo, do widzenia. No to elo. Ach, cudownie, no. Tak dalej, bo pój... Dobra, please. Nie miej banet, no. Aha, dziesiątki, tak? Może... Kurwa, jaki największy fuksiarz, lol! Dawać mi turo, boże. Albo sobie. No ma, pas. Ja nie będę retreatować. No nie. Oby mu się tym razem nie udało. Bo ja czasem mam wrażenie, że oni tam cheatują. Czy w ogóle... Dycha i nic nie zadaje. Jeżeli... tak jak mówię, jeżeli mu się nie uda, to Featherball Candy... Jest! Tym razem mu się nie udało. Buha! Dobra, jak mu się nie udało, to ja korzystam z Featherball po Pidgeota. Candy Pidgeot. No. Quick search. Posowe. No. No właśnie, to jest ten problem, że teraz nie ma jak. Tak, chcę użyć i stadion. Na pewno będzie stadion i palpat? Czy awaryjnie penę? Można awaryjnie penę, ale nie będę penę używać. Chodzi stadion. Bam. Mam. Dobra. Nestball po drugą sowę, żeby była candy? Tak. I 220. No chyba ktoś nie ma takiego szczęścia jak Jerzyk. Ach, o, Ultra Ball, no nice.
Aha, countercatcher. Ha. Świetny pomysł, fajnie, duszek, dobre, nice. O, zapomniałam naładować tego Trapagosa, super. Mogę się pozbyć cierpień. No chyba, że... Artazo. Wiatraczek. Ja pie... Mam... No, będzie musieli spuścić sobie ochroncie. Dał mi tuty. Mhm. Jeżeli... Nie będzie tego item locka, jakimś... A, chyba jednak gdzie, więc... Co ja pierdolę? Chyba oczywiście, że... A nie, miu, dobra, jeszcze nie. Jeżeli jakimś cudem nie będzie... Item locka. No jest Kirlia, dobra. No to żegnaj muminie. Jakimś zrządzeniem losu. Mhm. Uda mu się Boneta, a jak nie, to... Dobra, jest dycha. I czy będzie item lock? No bo to... Aaaa! No niestety zaważyło i to mocno. Dobra, przy quick search przygotuję nam... Cukiereczka? Ale jeszcze jakieś są. A, chyba cukierki mi się pokończyły, bo wszystkie cukierki... Ach, czy jeden cukierek jest sprajzowany? No to pięknie. Czyli tak bym nie używał, więc muszę zagrać turo scenario, tak? A, trzeba będzie... wydobyć... cukierka skądś. W sumie tak bym nie miał jak użyć, bo sobie miał itemów. No coś chyba ta banetka nie rozkręca. O, cukierek? Nie, kolejny Trapagos. No nie ciekawe, widać post... No, no tym bardziej, że Baneta gra jednego niestety countercatchera, więc żegnaj muminie. No nie, tu jest, wchodzi chyba jednak Screamtail, oj, niedobrze, chyba lecimy. Grubo. No jest Yggdrasil. No, największym sedem, smutną żabą MP3 jest to, że poduszku będzie. No, największym sedem. Na się gorszy jest szyba, co ja pierdolę. To jest ten Roaring Scream. Aha, duszek. No, no dobra, stary, i tak ten duszek, jakby na to nie patrzeć. No, mamy Nesbol po Skibidi Łapapa. Łapapa, leci ci Łapapa. Flip the script. Jakby zginął ten quick search. Turbo? Duszek, ile? A, może mi ten wiatraczek. No to tak, bossujemy. Nie będę teraz bossować akurat. Miło, ja sobie poczekam. Ech, zbijajmy co tam się da. Nasz się dokopię do Candy. Candy? Ultra Ball. Hmm.
mi się jakimś cudem uda dokopać, to ja już wygrałem życie. No bo szkoda też, że musiałem zresearchować tego Candice, więc sad. Kto się mówi? Smutna żaba MP3. A to też uruchomię podawaliutku. Spirit Top, który takie nie robi nic. Dobra. Boss na mnie. Bam, bam, bam. O, jest Candy. No. To jest jakiś plan. Aha, oczywiście mamy to Gravity Gemstone i oczywiście Counter Catcher na drugiego Trapagosa. Znaczy, i tak to nie ma znaczenia, bo ja odpalam ducha, bo mogę sobie to odpalić. Chyba, że bardziej większą przeszkodą będzie po prostu... Sowa. Właśnie, zrobiłem tak. Ultra Ball po... O, no dobra, no chyba, że tak. A nie. Przecież to zgania z planem. No to z Candy lecimy. Z Candy, Curse Blast, po prostu w cokolwiek co ma jednego prize, tak? Na przykład, to no powiedzmy w tą małpę. No i się przeciwnik poddał. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.